Witam raz jeszcze. Jesteśmy w dalszym ciągu na stoisku koncernu Harman. Tym razem kilka słów na temat super nowego, nowoczesnego, czterokanałowego wzmacniacza mocy Crowna, seria iTech HD. Do tej pory mieliśmy dwukanałowe końcówki mocy. W tej chwili rodzinę wzmacniaczy serii iTech HD. Do rodziny dołącza czterokanałowa końcówka mocy. Cztery dostępne kanały, duży dotykowy ekran na panelu frontowym, tak naprawdę służący do konfiguracji urządzenia, do monitorowania statusu jego pracy. Cztery niezależne kanały, 3,5 kW przy 4 ohmach każdy kanał. Jeżeli chodzi o procesor DSP, który na pokładzie, jak pamiętamy albo nie, wszystkie dwukanałowe iTechy HD miały dwukanałowy procesor BSS Audio, OmniDrive, a w najnowszym czterokanałowym mamy dwa takie procesory, czyli dostępne cztery pełne kanały procesingu, również BSS Audio, procesor OmniDrive HD. Duża moc, duża konfigurowalność, bardzo wszechstronny, mocny wzmacniacz. Obok jeszcze słów kilka na temat karty wejściowej do wzmacniaczy serii CTS, do dwukanałowych wzmacniaczy serii CTS. Karta wejściowa BlueLink nazywa się PIP Blue, czyli obsługa protokołu BlueLink, protokołu stworzonego przez BSS Audio. Jest to tak naprawdę szyna audio, 256 kanałów, bardzo mała latencja. Taką kartę dwukanałową montujemy z tyłu CTS-a i mamy tak naprawdę dowolność konfiguracji i wykorzystania dwóch kanałów z tej szyny 256-kanałowej.